serdecznie. Jak zdążą się Państwo z programu przeczytać, jesteśmy w panelu o tytule Trendy w edukacji. Mamy 60 minut, już teraz trochę mniej, w związku z czym myślę, że podzielicie Państwo moją świadomość, że 60 minut o trendach w edukacji, wszystkich, o jakich przynajmniej wiemy my, prowadzący ten panel i Państwo, którzy też jesteście zaproszeni do tego, żeby podczas tego panelu dyskusyjnego podzielili się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą, nie zdążymy omówić. W związku z tym zaproponowane zostały takie osie właśnie programowe, myślenie wizualne, szeroko pojęta, cokolwiek Państwo na ten temat jeszcze wiecie, czy myślicie, neurodydaktyka oraz kształcenie projektowe. Organizacyjnie usprawiedliwię dwie osoby, które widniały w programie. Pani Małgosia Omek, którą już Państwo wysłuchaliście, więc mieliście tą przyjemność i radość. Z powodu opóźnienia czasowego nie mogła z nami dłużej zostać. Natomiast druga prelegentka, pani dr Małgorzata Burzyńska, z przyczyn zdrowotnych również dzisiaj nie może brać z nami udziału, ale duchem jest z nami i tutaj jakby my jej pogląd i zdanie na ten temat przekażemy. Obecny, ja nazywam się Kłos Monika, reprezentuję Wyższą Szkołę Gospodarki, Wydział Gospodarki i Techniki w Pile. Na co dzień również jestem, prowadzę pracownię edukacji i coachingu, w związku z czym ta edukacja rzeczywiście jest mi bliska i reprezentuje grono pasjonatów, którzy podobnie jak nasi prelegenci w poprzedniej sesji właśnie widzą potrzebę zmiany, zmiany szybkiej, natomiast też dostrzegamy to ryzyko, bariery i dlatego też jak Państwa przywitałam na konferencji, że cieszę się, że spotykamy się gdzieś pomiędzy tą uczelnią wyższą a szkołą, czyli oświatą, jakkolwiek inne priorytety, często inne grupy docelowe, ale w obszarze wielkiej edukacji, bo edukacja właśnie jest różnorodna. Ze mną dzisiaj dwie prelegentki, dziękuję, że przyjęły moje zaproszenie do tego panelu. Wesprę się tutaj tak pomocą. Pani dyrektor pierwszego liceum w Złotowie, nauczyciel informatyk, coach, pasjonatka właśnie też edukacji, pani Karolina Skotarczak-Dobrzyńska. Bardzo miło. Oraz pani magister Anna Jakubowska, pasjonatka również edukacji i neurodydaktyki, nauczyciel języka polskiego. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Pile. Dobrze, to operacyjnie zaczynamy. Ja, proszę Państwa, tak sobie to zaplanowaliśmy, że w pierwszej, oczywiście jak to panel w strukturze swojej wygląda, podzielimy się z Państwem w krótkim czasie naszymi doświadczeniami, naszymi zainteresowaniami. Poprosimy Państwa, będzie obszar do dyskusji. Zapraszamy do pytań, do wymiany doświadczeń również. To nie chodzi tylko o pytania do nas, ale również jeżeli Państwo macie, możecie, chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami z nami, to bardzo proszę. Ja zanim zaproszę do jakby tej pierwszej części, czyli myślenia wizualnego i oddam głos pani Karolinie, chciałam właśnie rozpocząć ten nasz dzisiejszy panel takimi refleksjami inspirowanymi z Małego Księcia. Neurodydaktyka to jedna z dziedzin, która bardzo mocno wspiera się neuronaukami i z jednej strony, tak jak dzisiaj mówiła pani Małgosia, wiemy o człowieku tak dużo, jesteśmy tak prześwietlani w naszym życiu, że można powiedzieć, że jesteśmy przewidywalni w swoich często zachowaniach, a z drugiej strony często mówimy o tym, że sami siebie się boimy, bo nie wiadomo, jak zareagujemy w danym momencie. Drugim takim aspektem, który jest niezmiernie w moim odczuciu interesujący i mnie inspirujący do moich poczynań naukowych, jest właśnie ta nasza różnorodność, to, że jesteśmy tak różni i stąd ten przedrostek neuro, czyli ta próba badania przez naukowców, specjalistów z dziedziny, biostruktury naszego mózgu po to, aby sprawdzić, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, bo takie słowa też padły dzisiaj na tej wcześniejszej sesji, że najważniejsze to, żebyśmy poznali siebie i zaczęli od siebie, bo dopiero wtedy możemy funkcjonować w relacjach z innymi, dopiero wtedy możemy dawać z siebie to, co mamy dla nas najcenniejsze i możemy tym zarażać. I właśnie przygotowując tutaj wspólnie z koleżanką Małgosią Burzyńską, której nie ma, ale przygotowując właśnie tą część neurodydaktyczną i próbując też jakby pokazać, że warto iść tym tropem. Mówiąc o strukturze mózgu, to mam na myśli głównie osoby dorosłe, tak? Bo nie są to narzędzia, przynajmniej na gruncie naszego kraju, przygotowane dla dzieci. Ale, to też już padło dzisiaj, zachęta, aby dzieci jakby traktować pod kątem indywidualnych stylów uczenia.
I tu mamy punkt wspólny, tak? Bo indywidualny styl uczenia nie wynika z niczego innego, jak z osobowości. Skoro rodzimy się, jesteśmy tacy zawsze, skoro ta nasza rola, jak dzisiaj słyszeliśmy, się nie zmienia, skoro nasza osobowość się nie zmienia, kształtuje się przez procesy społeczne i przez grupy, w jakich jesteśmy, to przecież już możemy zacząć o wiele wcześniej. Jeżeli jeszcze psychologia nam mówi, tak, że do któregoś roku to wszystko się kształtuje na takim poziomie, że ma wielki wpływ na to, co się z nami dzieje później w życiu dojrzałym, w życiu dojrzewania i w życiu dorosłym, to jak najbardziej widzimy w tym sens, żeby o tym się uczyć. Badań o mózgu wcale nie ma tak dużo, jakbyśmy chcieli, żeby było. Natomiast na dzisiaj tak jesteśmy w dobrym miejscu, na dobrym poziomie, po to, żeby móc to wykorzystywać. Ale przecież już właśnie prawdopodobnie większość z nas tutaj obecnych doskonale zna książkę właśnie Małego Księcia, który to już poczyniał refleksję i do dziś cytujemy różnego rodzaju słowa z tej książki. Ja pozwolę sobie kilka wynotowanych zacytować po to, żeby przypomnieć jako taką refleksję dla Państwa, bo celem jakby tego naszego spotkania jest przede wszystkim autorefleksja, żeby każdy z Państwa poczynił ją tą refleksję dotyczącej własnej osoby, dotyczącej tego, w jaki sposób każdy z nas może, czyli tu zaczynamy od siebie, tak, może sprzedać to, co ma najlepszego. Co powiedział Mały Książę, tak? Pustynia upiększa to, że gdzieś w sobie kryje studnie. Już w momentach narodzin jestem uzdolniony, obdarzony talentami, pragnę tylko, aby ktoś to zauważył i przeznaczył mi czas i uwagę. Tu oczywiście możemy sobie zrobić wszędzie trzy kropki, spróbować pisać. Ja nauczyciel, ja rodzic, ja opiekun, ja jakąkolwiek rolę uważam, że pełnię. Konkretna i zrozumiała pochwała jest dla mojego rozwoju bardzo ważna. Mój mózg uczy się przez konstruowanie i efektywnie podczas współpracy w grupie. Pragnę, aby uczenie się było dla mnie radością. Chcę doświadczać poczucia sprawczości. I drugi cytat. Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć, a dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Słyszeliśmy przed chwilą, jakie są dzisiejsze dzieci. Oczywiście w pewnym uogólnieniu, natomiast myślę, że patrząc bardziej szczegółowo, znaleźliśmy też tam czasami swoje dziecko własne, czasami dziecko obce, które mamy pod opieką, ale faktycznie poziom, jaki jest między nami w sensie dojrzałości, tak, ja jako dorosły z odpowiedzialnością, z pewnym doświadczeniem życiowym, bo proszę pamiętać, że nie uczymy się lepiej jak przez doświadczenia. I myślę, że do tej pory nikt się nie zastanawiał nad tym, jakie jest najlepsze narzędzie do nauki, to jak najbardziej doświadczenie, tak? Mówi się wiecznie w dokumentach formalnych o kompetencjach i my tak naprawdę powtarzamy to słowo kompetencja, jestem kompetentny, nie jestem, buduję, nie buduję, uczę się, ale jak chcielibyśmy tą kompetencję tak rozłożyć na puzzle trzy, to jakie tam są puzzle? Mamy puzzle wiedzy, mamy puzzle umiejętności i puzzle postawy. I często jest tak, że zostajemy na poziomie wiedzy. Wiem i nic więcej z tym się nie dzieje. To nie do końca mogę powiedzieć o sobie, że jestem kompetentny, tak? Czy te kompetencje są na takim poziomie, na którym bym chciał, żeby była. I odnosząc się do tego drugiego cytatu, kolejne wyciągnięte też z tej książki, jak trafny dzisiaj, jak bardzo aktualny dzisiaj słowa Małego Księcia. Proszę zamień do kogokolwiek to mówi, do mnie nauczyciela, do mnie rodzica, trenowanie na wspólne odkrywanie i kształtowanie świata, który poznaję i współtworzę. Mój mózg potrzebuje doświadczeń. Rodzę się z naturalną ciekawością. Jeśli ją wesprzesz, zagwarantuje to intelektualny postęp społeczeństwa. Mój mózg zamyka się w sytuacji stresu. Niezbędna dla pozytywnego działania mojej pamięci długotrwałej jest przyjazna atmosfera. Przy okazji będziemy też obalać mit tego, że wykorzystujemy 10% swojego mózgu, bo tak naprawdę to się dzieje zresztą z 90%. Wiele mamy takich mitów, to też dzisiaj padało na wcześniejszych prelekcjach, które są na co dzień uprawiane, my ulegamy, bo nie do końca interesujemy się może tymi zagadnieniami, ale przez to też podcinamy gdzieś sobie skrzydła, bo nie wierzymy już w ten potencjał, jaki możemy wykorzystać. Trzeci cytat pozostawię na koniec, bo nim bym chciała podsumować dzisiejszy panel. A to, co zaproponowaliśmy na dzisiaj, czyli i myślenie wizualne, i właśnie różne aspekty neurodydaktyki, w tym animacje poklatkowe, które zaprezentuje Pani Ania,
jak najbardziej są pokrewne i związane z tym, do czego chcemy przekonywać i czego korzyści chcemy pokazywać. Czyli właśnie wykorzystanie neuronauk w tym, co robimy. Czyli wyjście od poznania drugiej osoby, poznania człowieka, do tego, żeby móc zaproponować, spostrzec, czy też doświadczyć, albo przekonać do wybrania indywidualnego, konkretnego stylu uczenia. Oddaję głos i zapraszam na milczenie wizualne. Można się tu przełączyć? Proszę. Szanowni Państwo, ja tak naprawdę jestem z wykształcenia mojego pierwszego tak naprawdę informatykiem. Wobec tego skąd u mnie myślenie wizualne, skąd w ogóle taki pomysł, który tak naprawdę rozwijam od niedawna. Myślę, że tak jak tu siedzimy, każdy z Państwa mógłby się określić i zaszeregować, że jest bardziej wzrokowcem, jest bardziej słuchowcem, albo jest może kinestetykiem. Ja zdecydowanie całe życie, jak sobie przypominam mój proces uczenia się od dziecięcych lat, to mogę powiedzieć, że zdecydowanie byłam w tej największej grupie, która została zbadana, wzrokowców. Generalnie zwykle kojarzę, co, gdzie jest, na której stronie, niekoniecznie dokładne znaczenie czy dokładne zdanie, ale wiem, gdzie ono było, kojarzę obrazki, które tym treściom towarzyszyły. I tak naprawdę na jakimś tam etapie nauki, myślę, jak większość z nas, no, przeszliśmy na notatki takie typowo pisemne. Moja mała zdolność do robienia rysunków sprawiła i taki wstyd jakiś, który czułam, że te rysunki na plastyce to nie jest to, co potrafią ci lepsi. Nie mam talentu rysunkowego, nie mam zdolności, chociaż naprawdę jestem wzrokowcem. To sprawiło, że ja się gdzieś tam zablokowałam i przestałam rysować, bo było mi po prostu wstyd za te moje wytwory, które nie do końca odzwierciedlały to, co chciałam nimi przekazać. I oczywiście zaprzestałam czegoś takiego jak rysunek. Wróciłam do rysunku przy okazji gdzieś tam grafiki komputerowe, ale to już tylko po to, żeby wykorzystywać gotowe materiały, czy gotowe zdjęcia, czy robić rysunki na zasadzie bardziej odrysowywania, ale tak bardzo, bardzo mnemotechnicznie. Ale ciągle dalej wszystko, co widzę, to wszystko, co słyszę, to sobie wyobrażam wzrokowo. I tak jak zapytam się Państwa, jeżeli powiem to, co tutaj narysowałam, czyli powiem słowo gruszka, to co się w Państwa wyobraźni tworzy? Czy widzicie Państwo napis gruszka? Czy tak naprawdę widzimy sobie w oczach wyobraźni ten owoc, który wygląda właśnie powiedzmy, że sobie tak. No i dzięki mojej koleżance z pracy, którą dzisiaj Państwo mieli okazję tutaj widzieć i podziwiać jej dzieło, pani dr Danucie Kitowskiej, odkryłam, że jest technika, która pozwala wrócić do tamtych czasów dzieciństwa, kiedy rysowaliśmy. Znaczy, że żeby kodować informacje, niekoniecznie trzeba umieć rysować, bo są pewne rzeczy, których jak gdyby można się nauczyć. Są pewne wzorce, są pewne szablony, które możemy po prostu wykorzystywać w kodowaniu tego, co słyszymy, w kodowaniu wykładu, w robieniu sobie notatek z książek. Po co to? Po pierwsze po to, że do takiej notatki, którą stworzę sobie wizualną z na przykład dzisiejszego wykładu, chętniej wrócę. Bo wiele rzeczy zapisywałam, będąc na różnych konferencjach, ja nigdy, proszę Państwa, do tego nie wracałam. Jakieś może poszczególne wynotowane rzeczy, jakieś trendy, ale nie wracałam do analizowania tego. Pewnie Państwo się zgodzicie, że podobnie macie. Jeżeli słyszycie coś fajnego, wydaje się fajne, ale później nasza pamięć, o czym tutaj pani dziekan mówiła, no, buduje jakieś połączenia, będzie pewnie mówić, buduje jakieś połączenia, ale jeżeli ich nie utrwalamy, to one później z powrotem zanikają. Więc jeżeli zrobię sobie taki obrazek,
to ja, jak będę przeglądać te moje różne obrazki później, chętnie do niego wrócę, bo on jest ciekawszy niż zapisana strona, tak? Bo tam się coś dzieje, tam są jakieś kolory. Ja tworząc to, przeżywałam też jakieś wewnętrzne swoje emocje. Ja się mocniej zastanawiałam nad tym, jak sobie to wyobrażam, analizowałam temat, skracałam oczywiście, tak jak i w notatkach, które piszemy. Nie jesteśmy w stanie zapisać przeważnie słowo w słowo tego, co się działo na wykładzie. Skracałam, ale jeżeli ja spojrzę na pewien element, to od razu w moim mózgu, w mojej pamięci odświeżają się pewne połączenia. Jakie słowa towarzyszyły temu elementowi, temu obrazkowi, jakie jeszcze dane i tak dalej. No i postanowiłam wrócić do tej metody, powiedzmy, którą każdy znał z naszego dzieciństwa, kiedy jeszcze do końca pisać może nie potrafiliśmy, ale często coś rysowaliśmy i się tego nie wstydziliśmy. I odbyłam kurs w Szkole Praktyków Wizualnych, którą dzisiejsze nasze grafik rekorderki prowadzą, żeby wrócić do rysowania. A czemu? Bo tak nie tylko po to, żeby robić to oczywiście dla siebie, no bo uważam, że mój zawód, czyli zawód nauczyciela, ale też taki druga funkcja, którą pełnię, zawód dyrektora, czy to, że jestem coachem, to mi ma pomóc w polepszeniu jakości mojej pracy. Ma pomóc przede wszystkim moim uczniom, którzy będą mieli możliwość skorzystania z różnych innych aspektów niż tylko taki typowo komputerowy, żeby pobudzać tych ludzi, którzy, na których te zwykłe metody nie działają. Dzisiaj już dużo pan profesor Malkiewicz o tym mówił, tak, żeby stymulować te różne obszary, bo mamy dzieci takie, które są na przykład świetnie będą czytać i świetnie to przetwarzać, ale mamy też takie, które są bardzo mocno zablokowane i wiele osób wyzwoli może właśnie rysunek, czasami prosty, banalny, czasami trochę nieudolny, zrobiony przez nas, ale rysunek, coś innego, coś żywego, coś stworzonego ręką, bo nie ukrywajmy, prezentacje multimedialne, jak to mówi nasz kolega, który dzisiaj prowadził, pan Piotr Halamek, jak chcesz ucznia rozśmieszyć, to włącz mu prezentację zrobioną w PowerPoincie. Będzie miał niezłą bekę z nauczyciela, tak? To naprawdę już jest przeszłość. Trzeba szukać innych metod, a nie zanudzać, że tak powiem, tymi starymi, tak? Więc przeszłam też etap różnych prezentacji, tworzenia ciekawszych, bardziej obrazkowych i tak dalej. I ja nie mówię, że to jest złe narzędzie. To jest bardzo dobre narzędzie, ale jeżeli ono jest jednym z wielu, tak? Jednym z wielu, które wykorzystujemy. Może do paru osób trafi, a może właśnie nie. Więc trzeba szukać tych różnych metod. Tutaj, proszę Państwa, przygotowałam moją, jak powiedziałam, nieudolną, tak, notatkę z tego, o czym chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć. Powołałam się na badania, które były prezentowane na poprzedniej konferencji. Jeżeli ktoś z Państwa tutaj był, to były prezentowane też badania, trendy blended learningu z Young Digital Planner. I tutaj na dole tej mojej notatki jest strona internetowa, z której pochodzą te właśnie najnowsze badania pokazujące, jakie mamy trendy wśród zbadanych młodych osób. I nie ma co ukrywać, bo sami o tym wiemy, że tak naprawdę obraz to jest to, co przeważa dzisiaj. Jak widzimy długi tekst na stronie internetowej, często nie chce nam się samym czytać, choć podejrzewam, że wszyscy, jak tutaj Państwo siedzą, jak wszyscy tu jesteśmy z tego pokolenia, które raczej z czytaniem nie ma problemów i zapewne bardzo dużo czyta. Ale mamy taki natłok informacji, że często już w takim życiu bieżącym nie chce nam się czytać czegoś, bo nie wiemy, czy to będzie w ogóle wartościowe. Wobec tego no oczywiście literatura, internet, wychodzi naprzeciwko naszym oczekiwaniom, czyli zaczyna się robić coraz bardziej obrazkowy, coraz bardziej wizualny i tutaj też dokładnie zbadano, że to są fakty, że to nie jest, że nam się wydaje, ale rzeczywiście wszędzie wzrasta ilość wizualnych obrazków, jakichś animacji
i tego wszystkiego, co jest związane bardziej z obrazem niż ze słowem. I teraz tak, jak z tym sketchnotingiem, bo co to jest sketchnoting? Chciałabym wyjaśnić to pojęcie, bo my mamy taki trend w Polsce, że lubimy sobie brać rzeczy, które są po angielsku, bo to albo często jest krócej, albo bardziej modnie. To jest po prostu graficzne notowanie. Graficzne notowanie odbywa się zwykle na małych formatach. Czy weźmiemy kartkę zeszytu, czy trochę większą, A4, czy może A3, to będzie jeszcze notowanie, tak? My będziemy zapisywać graficznie nasze myśli, naszą informację na małym formacie. Jak to będziemy robić? No będziemy to robić bardzo symbolicznie. Tego sketchnotowania się można nauczyć, bo bardzo dużo jest materiałów już też publikowanych w internecie. Jest coraz więcej książek o sketchnotowaniu, no albo możemy skorzystać z gotowych kursów. Na czym ono polega? To nie jest sztuka i to nie chodzi o to, żeby to było przepiękne, tylko chodzi o to, żeby ono nam, jako autorom, coś mówiło. I ono polega na tym, że są gotowe ikony, że są gotowe punkty, strzałki i tak dalej, że są gotowe wstęgi, kontenery, w których umieszczamy nasz tekst, obraz, tak, żeby spróbować sobie utworzyć jakąś taką notatkę. Polega ono też na tym, że pewne elementy podkreślamy kolorem w określony sposób, są pewne zasady. No i też, żeby ono było takie bardziej w 3D, czyli trójwymiarowe, to często robimy sobie jakieś tam cienie, stosujemy cienie. Możemy to robić wszędzie, bo ja noszę przy sobie w torebce parę pisaków, jakiś tam cienkopis i jak jestem na jakimś szkoleniu, to mogę sobie zawsze to ponotować. Jak siedzę obok z książką i chcę coś sobie zaznaczyć, czy żeby to zostało na dłużej, bo jest warte, to też robię sobie taką małą graficzną notatkę. Czemu to robimy? Bo rysując pobudzamy też drugą półkulę. Tak? Przy okazji mamy taką korzyść, którą dzisiaj bardzo się docenia przez, jak Państwo pewnie zauważyliście, dużo takich odprężających kolorowanych jest. Tak? Czyli my tutaj robimy przyjemne z pożytecznym, bo nie dość, że coś sobie przetwarzamy, to jeszcze się relaksujemy, bo kolorując człowiek się relaksuje. Robimy przy tym wizualizację i jednocześnie tworzymy materiał, który tak naprawdę jest łatwy i szybki do przeczytania. To by było notowanie, tak? Jeżeli jesteśmy nauczycielami, szkoleniowcami, to często chcemy pokazywać swoje idee na forum i wtedy potrzebujemy większych formatów, tak? I wtedy tworzymy przeważnie rysunki na flipcharcie. Tam, na tamtej ścianie przypięłam kilka takich z moich rysunków, które albo wspomagały pracę warsztatową na jakiejś radzie pedagogicznej, albo były esencją czegoś, co gdzieś tam tworzyliśmy i chciałam pokazać na większym formacie. Naprawdę, nie zabiera to wcale wiele czasu i można się tego nauczyć, a wywołuje o wiele lepszy efekt niż pokazanie czegoś gotowego z prezentacji. No i mamy kolejną dziedzinę myślenia wizualnego, to co Państwo dzisiaj mieli okazję zobaczyć, podziwiać i robić zdjęcia, to graphic recording, czyli konferencje, które no, mają bardzo dużą wagę, duże znaczenie i chcą być takimi konferencjami, jakby to powiedzieć, na wysokim poziomie, dzisiaj zatrudniają graphic recorderów, takich, którzy to, co mówca mówi, jednocześnie notują w sposób wizualny na żywo. I tutaj nawet tak żartobliwie, mam nadzieję, że się koleżanki dr Danuta Kitowska i Agnieszka Haloma nie obrażą za te uproszczenia. Tam siedzą pod ścianą. Tak, to one, jedne z niewielu w Polsce, które robią to na żywo, bo tu one naprawdę mają talent i naprawdę no, mają tą zdolność przetwarzania tego obrazu na żywo w taki sposób, żeby on był piękny wizualnie i dobry do podziwiania. Mój czas się chyba kończy. Jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę, dobrze.
To jedne z moich pierwszych takich nieudolnych notatek. Ja wszystkie te moje notatki publikuję w internecie. Korzystam z nich osobiście, bądź robię je dla uczniów. Można pokazywać różne rzeczy, nawet takie informatyczno-matematyczne w sposób zabawny. Bardzo dobrze się przydaje to do nauki języka. Sama się cały czas uczę tego angielskiego, uczę się, nie mogę dobrze nauczyć, ale bardzo mi to pomaga. Jak są jakieś słówka, z którymi mam dłużej problem, no to właśnie w ten sposób. To materiały promocyjne na flipach zrobione na giełdę szkół ponadgimnazjalnych, żeby wszystko nie było drukowane, bo wszystko, co jest drukowane, już później też nudzi ludzi. Tak? Jak jest coś nawet trochę nieudolne i krzywe, ale zrobione własnoręcznie, to jednak wywołuje to jakieś zainteresowanie. Ten plakat wisi na dole. Dzisiaj jako liceum reprezentujemy zespołowe tworzenie koncepcji pracy szkoły. A to są na przykład klipy, które na ostatnią radę pedagogiczną tworzyłam po ewaluacji wewnętrznej, żebyśmy wypracowali sobie działania do wdrożenia, które mają polepszyć jakość pracy naszej szkoły. Jeżeli zrobimy coś takiego, to uwierzcie Państwo, że o wiele szybciej nauczyciele i chętniej generują różne pomysły, bo nie stykają się z jakąś pustą przestrzenią, która jest bezmierna, tak? Tylko mają jakieś bloczki, w które coś trzeba wpisać, nie ma tego tak dużo, czyli pewnie nie oczekuję, że aż tak dużo będziemy musieli wymyślać. Naprawdę bardzo pomocne, już dzisiaj są zapełnione. A to jeszcze jest język angielski. Tu też nawet można całe struktury gramatyczne, ja robię na przykład obrazki sobie do Grammar in Use, takie książki z ćwiczeniami. A to szkolenie, czyli notatka ze szkolenia w CDN-ie. Na bieżąco robiona. Jak widać, tak też sama jak to oglądam, to widzę, że jednak jest już jakiś progres w moim bezgroleniu. A to notatka, którą tutaj Państwo możecie sobie później obejrzeć. Fragmenty z książki niesłychanie ciekawej, Kreatywne szkoły, autorstwa Kena Robinsona i Lou Aronicka. I tu przedstawiłam ocenianie, jakie mamy inne, alternatywne pomysły na ocenianie, jakie sposoby oceniania już przetestowano w szkołach, jak to wygląda. Ta notatka wisi u nas obok pokoju nauczycielskiego, no bo będziemy się zastanawiać właśnie, jak polepszać naszą jakość pracy, jak polepszać nasze ocenianie. I co, mimo tego, co musimy robić, bo nakazuje nam ministerstwo, my możemy od siebie zrobić. Tak jak tu widać, Kreatywne szkoły w podtytule jest Oddolna rewolucja, która zmienia edukację. Bo prawda jest taka, że ani ten rząd, ani jakikolwiek inny wymarzony nam edukacji nie zmieni, jeśli my jej nie zmienimy. I inny sposób prezentacji, żeby wyjść spoza PowerPointa i prezji. I wyłączyłam specjalny głos, żeby nie przeszkadzać, tu jakiś fragment. To akurat film promocyjny szkoły, zrobiony jako animacja poklatkowa, rzeczywiście z rysowania. Da się to zrobić w domowych warunkach, bez większych zdolności. To trochę przyspieszę, bo żeby Państwa nie zanudzić, pod to oczywiście został podłożony głos. Intryguje. Jeżeli się pokazuje w gronie innych szkół, które po prostu prezentują albo gotowe filmy, albo prezentacje, to tutaj widzimy, że to działa, bo ludzie wiedzą, o, coś innego i zaczynają dzieciaki oglądać choćby z samej ciekawości, co się tam będzie działo. Tak? Swego czasu tak było z prezji, tak? Jak Państwo znają to narzędzie do tworzenia prezentacji, ono też jest inne. Jak ono weszło i zaczęliśmy je popularyzować, to było wow. Ale już teraz nie ma wow, bo świat poszedł dalej, tak? Więc trzeba szukać nowych i innych metod. Ja dziękuję w tym miejscu. Spróbowałam zaprezentować Państwu to, czym zajmuję się, oprócz tego, czym się zajmuję na co dzień, czyli stało się też to jakąś tam moją pasją, jakimś moim sposobem dodatkowym na życie.
I jeżeli Państwo mają do mnie jakieś pytania, ja zachęcam do dyskusji też, czy nie wiem, czy będzie czas na dyskusję później, więc tutaj oddaję głos gospodarzowi. Dziękuję za uwagę. Zaproponuję pytania, wszelkie faktycznie. Proponuję wszelkie pytania zostawić może na koniec, będzie na to czas, bo mamy czas oczywiście zaplanowany, natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, to myślę, że my jesteśmy właścicielami swojego czasu i my go regulujemy, więc jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę zostać, zapytać, to oczywiście my też ten czas dla Państwa przeznaczamy. Nastąpiło takie płynne przejście tą animacją poklatkową tego, co będzie mówiła właśnie Pani Ania Jakubowska, żeby podzielić się, myślę, że swoimi przedsięwzięciami. Myślę, że to jest najcenniejsze jest to, że dla Państwa pokazują to nauczyciele też, tak? Czyli te osoby, które wykorzystują, pokazują, że tak można. To, że tu Państwo jesteście, wierzymy, że prawdopodobnie też robicie takie fajne rzeczy na co dzień. I mimo naszych różnych tutaj jeszcze, chociażby tego, że też mamy prezentację po PowerPoincie często, a mówimy, że, bo tak mówimy też sobie, bo my się uczymy, chcemy się uczyć, chcemy Państwa tym zarażać. Dlatego też tutaj takie właśnie instrumenty korzystamy. To zapraszam Pani Anię Jakubowską. Zamienimy się miejscami teraz, tak? Dziękuję. Z tym, że ja pozwolę sobie jeszcze Proszę. Wyjść przed biurko. Drodzy Państwo, przez dłuższą chwilę zastanawiałam się, w jaki sposób pokazać Wam, czym jest neurodydaktyka. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić w tak krótkim czasie i dlatego skupimy się na jednym elemencie, na właśnie animacji poklatkowej. Jestem osobą poszukującą, tak? Nie lubię się nudzić w swojej pracy, bo wiem, że jeżeli ja będę się nudziła, to moi uczniowie też będą się nudzić. A ponieważ nie jestem osobą, która uwielbia czytać instrukcje, więc najczęściej próbuję, tak? Działam. Wymyślam sobie coś. Jak do tego możemy dojść? Metodą prób i błędów. Oczywiście nie neguję tutaj czytania instrukcji, polecam dla osób, którym to odpowiada. Mnie nie. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak to jest możliwe, że statystyki podają, iż prawie 70% uczniów nudzi się na lekcjach. Straszne. Dlaczego dziecko, które ma lat 3, tak, 2, 4, zadaje mnóstwo pytań, a potem nagle przestaje? Takie poszukiwania właśnie odpowiedzi na te pytania zaczęłam od neurodydaktyki, z którą gdzieś tam spotkałam się kilka lat temu. Ale to nie było głębsze spotkanie. Nastąpiło ono dopiero niedawno, bo rozpoczęłam studia podyplomowe właśnie w tym zakresie, które serdecznie Państwu polecam. Dlaczego? Dlatego, że dają wiele odpowiedzi na to, w jaki sposób funkcjonują nasze dzieciaki. I jak to mówi pani profesor, pani doktor Żylińska, nie ma dziecka z datą produkcji, tak, które wrzucimy do jednej klasy i one wszystkie muszą funkcjonować w ten sam sposób. Nie ma takiej możliwości. Każde dziecko jest inne. Pracując z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, częściej spotykam się i odczuwam to, że każdy z moich dzieci jest inny i potrzebuje czegoś innego. Animacja poklatkowa to był ten moment, kiedy dostałam właściwie link na skrzynkę mailową, nie wiem do końca skąd, laboratorium filmowe, ponieważ filmem interesowałam się wcześniej i z dzieciakami moimi robiłam różne filmy, były to przeważnie filmy fabularne albo reklamy społeczne. I tutaj zajrzałam, na samym końcu pojawiło się, zrób swoją animację poklatkową. Kiedyś pomyślałam sobie tak, widzę świetny rysunek na murze, tak? Chciałabym, żeby ten rysunek się ruszył, ale jak to zrobić? Nie miałam bladego pojęcia. W momencie, kiedy zobaczyłam tę instrukcję króciutką, dla mnie do przeczytania, nie muszę się zagłębiać specjalnie, okazało się, że można sobie wyciąć bohatera z papieru, po prostu wprawić go w ruch. Bo animacja poklatkowa właśnie polega na tym, żeby przy pomocy minimalnych ruchów animatora spowodować, że po połączeniu uzyskamy wrażenie poruszających się przedmiotów. No i cóż, nie jestem zdolna plastycznie, zupełnie, ale nie przeszkadza mi to. Ja się już nie wstydzę tego, że nie potrafię pięknie rysować. Moje dzieci robią to dużo lepiej i najczęściej wykorzystuję to, co one robią, tak? Ten ludzik powstał w 5 minut, wykonany przeze mnie. Co jest ważne? Ważne jest to, że on ma wszystkie stawy ruchome. To znaczy, że w momencie, kiedy bawię się w animatora i zaczynam delikatnie nim poruszać, wykonując jednocześnie zdjęcia, mogę spowodować, że on będzie wyrażał emocje, że on będzie coś robił, tak? Że mogę do niego dograć sobie narrację albo podłożyć muzykę, która da jakiś konkretny odcień. Przykłady animacji poklatkowej. Chciałabym Państwu pokazać króciutkie filmy. Monitor, czy możemy wyjść z prezentacji? PowerPoincie?
Proszę bardzo. Dziękuję. To są prace, które wykonałam z moimi dziećmi. Pierwsza właśnie Antek po krótkiej lekturze instrukcji zawartej w laboratorium filmowym. Pokażę Państwu, jak to wygląda. Dzieci od początku do końca uczestniczyły w realizacji tego filmiku. Stwierdziliśmy, że możemy zrobić coś, co będzie reklamą naszego ośrodka. One wykonywały planszę, tak, na której poruszała się postać. To były nasze pierwsze próby, do końca jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. Powiesiliśmy nasze tło na tablicy, przymocowaliśmy przy pomocy gumek. Przesuwaliśmy bohatera też przy pomocy gumek, tak, tych białych takich, gdzie do ściany możemy przyczepiać różne plakaty. I w taki oto sposób powstał sobie Antek, który odnosi sukces, bo dla nas ten sukces był ważny. Dzieci rewelacyjnie bawiły się przy tworzeniu tego filmu. Przy okazji, a właściwie zasadniczo, rozmawialiśmy o tym, co one czują, jakie są ich bolączki, tak, dokąd zmierzamy. Sobie zamkniemy. To była nasza pierwsza animacja poklatkowa, bardzo niedoskonała, ale naprawdę zupełnie mnie to nie, w żaden sposób nie deprymuje. Zastanawiałam się, czy pokazać Państwu, jak można wykorzystać na lekcji. No i stwierdziłam, że to będzie na pewno ważne, dlatego zaproponuję Państwu zrobienie takiej animacji poklatkowej. Tutaj wspólnie, nie na zasadzie, że będziecie Państwo, może tego ludzika puszczę, bo warto zobaczyć, jaką szpilki mam, widzę fantastycznie, przyklejone. Głowy można zmieniać, można rysować emocje. Animacja poklatkowa pozwala wykorzystać wszystko. Nie musi być to papierowa animacja. Równie dobrze może być tak wykorzystany piasek, może być kreda na tablicy, to mogą być materiały z recyklingu, to mogą być ludzie, którzy po prostu stają przed obiektywem i mogą spokojnie zostać sfotografowani. I drugi przykład animacji poklatkowej, pikselacja tak zwana. Prosiły mnie, żebyśmy zrobili film, który pokaże, w jaki sposób dzieci orientują się, jak korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dla nich nie było żadnego problemu. Jak zrobić animację poklatkową? Na pewno potrzebny jest nam jakiś pomysł. Można zrobić scenariusz, rozrysowując na kartce albo opisując po prostu poszczególne sekwencje. Jeszcze ani razu nie zdołałam zrobić scenariusza. Najczęściej na bieżąco wymyślamy coś, co nam się podoba, co chcemy pokazać. No ważne jest stworzenie tła, czyli umiejscowienie naszego bohatera. Może to jest zupełnie prosta rzecz, tak? Możecie Państwo zobaczyć. Za chwilę się okaże, cóż to jest. I potrzebny nam jest aparat cyfrowy. To może być też telefon. Dobrze, gdy byłby statyw, ale nie zawsze statyw mamy, więc możemy wykorzystać własne ręce i po prostu umiejscowić sobie w danym obszarze sali, miejsce, w którym stoimy, z którego robimy zdjęcie, tak żeby nie oddalały się i nie przybliżały poszczególne sekwencje. Na początku statyw miałam taki stołowy, pożyczony, przykręcony aparat fotograficzny. Na tablicy, jak Państwu powiedziałam, przyklejony Antek wraz z tłem. Narysowaliśmy sobie, bo gdyby trzeba było jeszcze coś zrobić, no to ciężko jest wbić się w to samo miejsce, więc po prostu przykleiliśmy taśmę, obrysowaliśmy kredą miejsca, w którym stał stół, tak, na ławce, gdzie był postawiony statyw, tak żeby te odległości się zgadzały.
widziałam to akurat na neurodydaktyce, pojawił się taki element właśnie animacji poklatkowej i kobieta pokazała nam dwie listewki przymocowane do krzeseł, na których zwieszony był aparat, tak żeby można było w poziomie też robić zdjęcia. Myślałam sobie świetnie, tylko no tak, ja biegająca z listewkami akurat na pewno zapomnę o tych listewkach. Więc ostatnio jak robiliśmy animację poklatkową, siedzieliśmy na poręczy krzesła, na ławce były rozłożone plansze, ta plansza konkretnie, z boku stały dwa małe krzesła, tak żeby można było łokcie podeprzeć, tak? I spokojnie sobie robić zdjęcia z tej samej pozycji. Wszystko może nie jest idealne, ale można to zrobić. Do zrobienia animacji poklatkowej potrzebny nam jest darmowy, do ściągnięcia dla wszystkich, program Movie Maker. Myślę, że Państwo znacie. I teraz tak. W momencie, kiedy mamy zrobione już wszystkie zdjęcia, wrzucamy je do jednego folderu, umieszczamy w naszym komputerze, tak żeby można było sobie spokojnie z nich skorzystać. Program Movie Maker ma taką opcję jak dodaj wideo zdjęcia. To jest folder, w którym umieściłam klatki, poszczególne klatki, właśnie poszczególne zdjęcia, które wykorzystamy sobie do naszej animacji poklatkowej. Otwórz. Mamy już wgrane na linii czasu, czyli pojawia się nam już coś na kształt filmiku. Mamy podgląd, zawsze możemy zobaczyć, jak to się prezentuje. No i teraz tak, gdybym, może tutaj przesunę, żeby lepiej widać, wykorzystała opcje, które są zapisane już w tym programie, bo taka klatka trwałaby bardzo dużo, bo maksymalnie to jest ustawione na 7 sekund, to jest za dużo, nic się nie porusza. W związku z tym, możemy pobawić się troszeczkę inaczej. Program jest bardzo intuicyjny, nigdy też nie czytałam instrukcji obsługi tego programu. Zaznacz wszystko. Przechodzę sobie do edycji. I teraz tak, opcję mam albo 7 sekund, albo sekunda. Sekunda na ruch to też jest za dużo. Właściwie 24 klatki na sekundę chyba powinno się pojawić, tak żeby można było mówić o płynnym ruchu. Tutaj może do końca nie jest to możliwe, ale ja sobie wpiszę 0,20. 20 setych mamy i teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, już coś się dzieje, coś się porusza, rzeczywiście zdecydowanie szybciej. A skoro już mam tak, no to program daje mi jeszcze więcej możliwości. Przechodzę sobie na stronę główną, gdzie mogę sobie dodać tytuł, mamy mój film, mogę zmienić tło, jakiekolwiek. Czcionkę możemy sobie inną wybrać, powiększyć, tak? Czyli opcje zupełnie znane nam z Worda. Na końcu możemy sobie dodać napisy końcowe, pisać twórców, też zmienić tło. I co dla mnie ważne, dla mnie ważna jest zawsze muzyka, tak? Jeżeli nie wgrywam narracji, czyli mój bohater czegoś nie mówi, to zawsze gdzieś się pojawia tło. Więc przechodzę na stronę główną, dodaj muzykę. Wrzuciłam sobie na pulpit, żeby nie musiała tego zbyt długo szukać. Pulpit uporządkowałam, taki plus jeszcze tej konferencji, taka wartość dodana. Drodzy Państwo, zobaczymy, co udało nam się. Z moją pomocą, bo zależało mi na tym, żeby pokazać, że może być to element lekcji po prostu, tak? Wykonali uczniowie klasy 6, czyli mamy tutaj akurat powtórkę na przykład z języka angielskiego. Mam nadzieję, że błędów żadnych nie ma, pytałam angielski, tutaj też się zwrócę. Rugnięcie było, czyli chyba wszystko w porządku jest, błędów nie było, to dobrze, bardzo mnie to cieszy. Drodzy Państwo, zachęcam serdecznie do korzystania z animacji poklatkowej. Dzieciaki świetnie się bawią, jest to aktywna twórczość, czyli oddziaływania na ich neurony, tak, są niesamowite. Uczymy się wtedy, kiedy coś nam sprawia przyjemność, kiedy wiąże się z emocjami, wtedy to dopiero zapamiętujemy.
kiedy pojawia się coś innego, tak? Coś, czego wcześniej dzieci nie doświadczyły. Ja oczywiście mnóstwo pytań, dzięki którym możemy porozmawiać, chociażby w tym przypadku, nie wiem, o perspektywie, tak? O filmie jeszcze dodatkowo, o historii kina. Także wiele elementów pokrewnych, o które dzieci na pewno będą pytać. A jeżeli będą pytać, zbudujemy miłą, przyjazną atmosferę naszej lekcji i myślę, że to, co jesteśmy w stanie im dać, potem do nas wróci ze zdwojoną mocą. Także dziękuję. Proszę Państwa, w programie widzieliście jeszcze takie osi jak metoda projektu, grywalizacja. Długo o tym mówić nie będę, dlatego że Państwo z definicji znacie. Zadałabym pytanie retoryczne, czy stosujecie. Coraz większy nacisk kładzony jest również z ministerstwa na to, żeby te nasze dzieci w szkole uczyły się właśnie takimi metodami. Krótko z tyłu napisane, co to jest, Państwo na pewno definicję znacie, natomiast myślę, że dla mnie najważniejsze są przynajmniej główne założenia, bo to wszystko robimy po coś. Tak jak tutaj okazało się, animacja poklatkowa, same przygotowanie nie jest trudne i tak samo jest z innymi narzędziami, tak? Tych narzędzi jest tak dużo, czasami może właśnie wielość tych narzędzi powoduje, że troszeczkę się wycofujemy. Natomiast warto wybrać te, które nam są bliskie intuicyjnie. To wcale nie jest tak, że każdy nauczyciel musi stosować wszystkie narzędzia, jakie zna, jakie są na rynku. Dlatego zachęcamy, tak widzicie Państwo, każda z nas ma swoje ulubione, te, które pasują nie tylko do przedmiotu, który prowadzi, ale przede wszystkim intuicyjnie do zainteresowań i osobowości. Gry różnego rodzaju, przede wszystkim te, które są tak zwanymi grami diagnostyczno-symulacyjnymi, są wspaniałym narzędziem do tego, żeby każde dziecko i każdego dorosłego, dziecko młodsze, dziecko starsze, w sensie gimnazjum, w szkołach ponadgimnazjalnych, zachęcić do tego, żeby uczyć się, ale jednocześnie bawić, do tego, żeby przede wszystkim uczyć kompetencji społecznych. Bo przy okazji, to już też dzisiaj padło na konferencji, tego dzieci nie są uczone i to jest nasza rola w tym, żeby znaleźć w ramach tych właśnie wiedzy, którą dzieciom przekazać musimy po to, aby zdawały kolejne testy, aby zdobywały kolejne poziomy edukacji, musimy znaleźć przestrzeń do tego, żeby jednocześnie dzieci nabywały kompetencji społecznych. Gry, tutaj chciałam Państwu pokazać z ostatniego projektu naszego, który organizowaliśmy również jako uczelnia, ale z tymi grami również odwiedzałam szkoły, te, które chciały, i tutaj też ukłon w kierunku pani dyrektor, bo w szkole również byłam dla nauczycieli, robiłam warsztat właśnie z takich gier symulacyjnych, bo jest to metoda, która polega między innymi jedna z, takich jest wiele, mówię o tej, ponieważ ta jest naszego autorstwa, jest to nasz projekt, w związku z tym gry, które zostały przygotowane również celowo, 18 gier, czyli gotowy instrument, gotowe gry ze wszystkim, z instrukcją, z etapami, fajnie skonstruowane chociażby w tym sensie, że można wykorzystać je do pracy indywidualnej, do pracy grupowej. Gry, które są opracowane na minimum 45-60 minut. Ktoś powie za długo, lekcja jest krótsza. Ok, ale tak skonstruowane, że można wyciągnąć kawałek tej gry, czyli wziąć część po to, żeby wykorzystać na lekcji. Kolejną część, tą indywidualną, można dać dzieciom do domu, jako zadanie domowe. I teraz zastanówmy się, tak, czy dziecko jako zadanie domowe woli odrobić kolejne zadanie w ćwiczeniach, prawda, czy kolejny raz książki przeczytać, czy faktycznie kontynuować grę i tutaj nauczyciel może to na następnej lekcji sprawdzić. Gry, które zostały przygotowane w sensie pewnych też obszarów diagnozowania zasobów u dzieci, czyli tego, co dzieci mogą przy okazji zabawy spostrzec, w jakim kierunku właśnie te zasoby się tutaj rozwijają. I tak troszeczkę na koniec, zamykając tą naszą część, taki obrazek pokazujący, przynajmniej taki jest cel, aby pokazywał to, co ma pokazywać, czyli nasz mózg, aby połączyć to wszystko, co dzisiaj było powiedziane. Koleżanka wspomniała o neurodaktyce, koleżanka Karolina o myśleniu wizualnym. Myślę, że każdemu z Państwa to się łączy. Jakkolwiek dla niektórych te obszary byłyby odległe, to proszę wierzyć, że to się łączy. My jako uczelnia, zarówno studia z neurodydaktyki, jak i studia właśnie z myślenia wizualnego, podyplomowe, dla Państwa oferujemy. Także jeżeli macie Państwo w materiałach konferencyjnych dany kontakt do nas, więc warto naszą ofertę śledzić.
Jesteśmy absolwentkami, za chwilę będziemy też, jednych jesteśmy, niektórych za chwilę będziemy studiów podyplomowych, w związku z tym też chcemy dzisiaj właśnie podzielić się z Państwem tą wiedzą. Kończąc, tak jak wspomniałam na początku, widzicie Państwo obrazek mózgu. Myślę, że wątpliwości takiej, że wszyscy jak tutaj jesteśmy, mózg posiadamy, to nie mamy, nie ma takiej wątpliwości. Słyszeliśmy pewnie już nieraz o tym, że to, że mamy dwie półkule mózgu, to chyba wątpliwości też z Państwa nikt nie ma, prawda? Natomiast to, jak wykorzystujemy ten nasz mózg, słyszeliśmy już o różnych teoriach. O teorii lewopółkulowców, prawopółkulowców i to jest teoria OK, ona się zgadza, się sprawdza. Natomiast jedna z kolejnych teorii, na bazie której budowane są narzędzia właśnie badania struktury naszego mózgu, to te, które powstają na podstawie tych danych, które pokazuje nam nauka, mówiąc o tym, jakie części mózgu mamy, że mamy właśnie ten mózg gadzi, kolorem zielony narysowany akurat dla tego narzędzia, żeby rozróżniać, że mamy mózg limbiczny i mamy mózg zewnętrzny. Kolory, ponieważ też, żeby nam było łatwiej, widzieliśmy przed chwilą, że 80% tego, co widzimy, rejestrujemy. Stąd ta zabawa obrazami, stąd ta zabawa rysunkami. Widzimy od najmniejszego do najstarszego, no nasi przodkowie, tak, rysowali na skałach, w jaskiniach i to też działało i z dużą mocą. W związku z czym zauważcie Państwo, że to wszystko jest aktualne. Ale praca tych konkretnych części mózgów, to mózgu gadziego, odpowiedzialnego głównie za relacje, mózgu limbicznego, odpowiedzialnego za takie bycie tu i teraz, czy mózgu zewnętrznego, odpowiedzialnego za planowanie, myślenie o przyszłości, czyli wracając, zielony to przeszłość w większej części, bo to nie jest tak, że ktoś ma wybrany jeden. Może mieć dominant, natomiast ma też pozostałe, które są w mniejszym stopniu wykorzystywane. Mózg czerwony, znaczy ta część czerwona, odpowiedzialna za teraźniejszość i niebieska za przyszłość. Każdy z nas ma każdą, ale w różnej proporcji, w różnym stopniu. Mówię o tym, bo dzisiaj mówimy o tym, że edukacja jest różnorodna. Jest różnorodna, bo my jesteśmy różnorodni, jesteśmy inni różni, w związku z czym zachęcamy do tego, żeby pogłębiać pracę nad sobą, informacje o sobie. I co? Dziękuję moim prelegentom i zapraszam do dyskusji. Czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać, chciałby się czymś podzielić? Z nami tutaj wszystkimi nauczycielami, którzy na co dzień edukują i odpowiedzialni są za to, żeby było jeszcze lepiej niż jest. Odwagi. Czy ja mogę? Proszę. Dla odwagi jeszcze Pani Ania. Tak, dla odwagi. Już się rozkręciłam, rozgadałam, trochę stres minął. Drodzy Państwo, ostatnio zaczęłam testować właśnie takie właściwości neurodydaktyczne na swoich dzieciach w klasie, przynajmniej jednej. Prowadzam na rodzinie też można. Też można. Już wszystkim zrobiłam oczywiście struktogram, zbadałam ich osobowości, dużo więcej wiem. Natomiast co wprowadziłam i staram się robić to regularnie, chociaż nie zawsze jeszcze pamiętam, codziennie 2-3 minuty treningu uważności dla dzieci w 4 klasie, w 6 klasie, w gimnazjum. To są momenty, w których możemy się zatrzymać w czasie lekcji, tak? I na przykład powiedzieć, żeby się rozejrzeli po sali i spróbowali zapamiętać jak najwięcej drewnianych przedmiotów. No, żeby zamknęli oczy. I proszę, żeby wymienili mi na przykład wszystko, co jest z metalu, tak? Albo wszystko, co jest niebieskie. Kupiłam kostki, w Empiku takie dostałam, bardzo ładne. Stwierdziłam, że na trening uważności fantastycznie się nadają. 36 sztuk, więc bardzo podzielne. Dzieci wyrzucają kostki w kolorach białym i pomarańczowym, które mają identyczne ilustracje. I muszą wyszukać pary, tylko że para następuje wtedy, kiedy mamy dwie identyczne ilustracje na dwóch kolorowych kostkach. Tak, jedna musi być pomarańczowa, druga musi być biała. Coś, co trwa 2-3 minuty, natomiast bardzo pozwala rozładować emocje, stres, który często dzieci mają. I naprawdę fantastycznie się sprawdza. Potem one dużo uważniej czytają ze mną teksty, dużo uważniej słuchają tego, co ja mam im do powiedzenia. Kolejna rzecz. Mnie dzisiaj to troszeczkę śmieszy, aczkolwiek dawniej dziwiło, kiedy dziecko zapytało mnie, a czy ja mogę napisać coś czerwonym długopisem w zeszycie? Możesz. A to pani nie będzie na mnie zła, że ja czerwony napiszę? Nie. W porządku, możesz wybrać wszystkie kolory, jakie tylko chcesz. Nie sprawdzam niczego czerwonym długopisem i to
ukłony w stronę mojej pani profesor, pani Danuty, która też na mnie bazgrała na czerwono. Nie. Zielony już się wtedy pojawił, z tym, że ja jeszcze zmodyfikowałam to troszeczkę. Też staram się pilnować się, bo odruch, tak, zielonego długopisu, który poprawia jakiś błąd, jeszcze mam, ale niweluję pomalutku. Sprawdzam ołówkiem albo własnym długopisem niebieskim, którym poprawiam błędy, natomiast zielonym zakreślam to, co dla mnie dziecko zrobiło genialnie, rewelacyjnie, co mi się bardzo podoba. Bo dlaczego ja mam mu ciągle wytykać błędy, tak, a nie mówić o tym, co on już potrafi, żeby budować jego poczucie własnej wartości? I doszło do takiej sytuacji chyba miesiąc temu, kiedy przyszła do mnie dziewczyna z klasy szóstej, dziewczyna, bo ona już ta moja, to ma lat prawie 17, i mówi, wie pani co, zrobiłam zadanie domowe, ale nie dałam pani Justynce, bo mieszka w internacie i są wychowawcy, nie dałam pani Justynce do sprawdzenia, bo chciałabym, żeby pani zobaczyła, co ja napisałam sama, ile w tym jest dobrego, a nad czym jeszcze powinnam popracować. Uważam, że to był mój naprawdę fantastyczny sukces. Jeżeli dziecko nie odrobi zadania domowego, no dobra, no to ono, tak, staram się z nim rozmawiać, że to ono jakby nie utrwaliło sobie tych umiejętności, które realizowaliśmy na lekcji. I nie stawiam jedynek. Przestałam stawiać jedynki, bo one naprawdę do niczego w mojej ocenie nie prowadzą. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, natomiast uważam, że wytykanie właśnie ciągle, bo ty tego nie umiesz, tego nie potrafisz. Dlaczego to ja mam ciągle pytać dziecko? Bo doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy właśnie kiedyś dzieci pytały nas, tak? I my odpowiadaliśmy, a dzisiaj jak to wygląda na lekcji? Nauczyciel, który wie, zadaje pytania. Po co? Po to, żeby udowodnić, że dziecko nie wie? Albo udowodnić tym, którzy zawsze coś wiedzą, że oni nadal wiedzą, a ten pozostały tam gdzieś w rogu, nie, on nigdy nie będzie wiedział i zawsze będzie ten najgorszy, najsłabszy. Budujmy poczucie własnej wartości wśród naszych uczniów i myślę, że wtedy będzie szansa na ogromny sukces. I kończąc, główne przejście właśnie do komunikacji. Także myślę, że tutaj język przede wszystkim, tak? Czyli to, jakimi słowami, zdaniami zwracamy się do naszych uczniów. I oddaję głos organizatorowi, nie? Ja chciałam pytanie. Aha, pytanie, proszę, przepraszam. Ja bym chciała zapytać, ponieważ pani jesteście nauczycielkami, tak jak wszyscy, czy gdyby któryś z nas chciał wam zadać pytania, to dotyczące tego, o czym mówiliście, coś nam się spodobało, to jest jakaś szansa na... Będzie szansa, czy nie? Na kontakt? Na kontakty, bo jak w sumie jest tablica, czy może byście napisały adresy mailowe, można z wami się kontaktować, coś dopytać. Nie ma kredy, to może ja szybko napiszę jednak w prezentacji w PowerPoincie. Mimo wszystko, niech się przyda ta prezentacja. Pani dyrektor Kamila Stokarczak-Dobrzyńska powoływała się na księgę trendów, którą można sobie ściągnąć. Tak, ta księga trendów była wymieniona na tej notatce. Ja podlinkowałam tą moją notatkę już chyba z 2 tygodnie temu, jest w materiałach z Republiki Edukacji na Facebooku, to jest grupa otwarta, ale też jest tu trochę wydrukowane skanów tego materiału, więc bardzo proszę, można sobie wziąć. Jeżeli ktoś chciałby więcej, odwrotnie, skotarczak.karolina@gmail.com. Jeśli ktoś chciałby ściągnąć tą... To tak, to można, tam jest adres napisany Young Digital Planet, czyli ydp.pl/com. I tam można pobrać tą całą księgę trendów, ona jest niezwykle ciekawa. Jest w języku polskim, tak, od krótkiego czasu, więc... Dużo jest ciekawych pomysłów do realizacji na lekcjach, nie tylko, także w tej księdze zachęcam. Oczywiście ja prowadzę dość takie otwarte życie na Facebooku, więc jeżeli ktoś z państwa się odezwie, to ja przyjmę do znajomych jak najbardziej. Od pewnego czasu zauważyłam, że to jest bardzo duża korzyść, bo wtedy bardzo dużo wiem, tak? Poszerza się moja wiedza, bo zaczynają ludzie mnie zapraszać do jakichś grup. To, co tutaj mówiła
Ania wcześniej. Niezwykle ciekawa właśnie jest taka grupa na Facebooku Ocenianie Kształtujące. Tak? Zachęcam Państwa do wejścia na tą grupę. Tam dużo właśnie pomysłów na takie ocenianie, żeby promować dobro, a nie ganić zło. Pani doktor mówiła o symulacji diagnostycznych. My jesteśmy w Odelnie w posiadaniu takich książek dotyczących tych gier. Gdyby ktoś z Państwa chciał na przykład sobie wypożyczyć, żeby sobie, no nie wiem, skopiować, dopóki mamy ten dozwolony użytek legalnie edukacyjny, to jak najbardziej można się bezpośrednio ze mną kontaktować. Tak, myślę, że to jest projekt unijny, więc jak najbardziej. Mój adres d.kitowska@. Wszyscy mamy tą samą domenę cdm.pila.pl. Tylko chciałam powiedzieć, że tu mamy, proszę Państwa, możecie Państwo zapisać, zapamiętać jakkolwiek kontakt do nas. Zapraszamy. Neurolingwistycznie wiemy, że mózg nie przyjmuje nie, więc nie pisałam nie bójcie się. No to już odwagi. I odwagi do kontaktu, ale też odwagi do tego, żeby zmieniać. Pan profesor dzisiaj o tym mówił. Nie jest to... wyzwanie przed nami. Nie powiem, nie jest to proste, tak? Natomiast wyzwanie przed nami, zamienię słowo problem na przedsięwzięcie, działajmy, zróbmy to wspólnie. Dawna domena, czy takie przeświadczenie, że w grupie siła, my w to wierzymy, dlatego tą grupę, jak widzicie Państwo, tworzymy z różnych podmiotów, ale jakby w idei tej samej. Dziękujemy za uwagę. Jeżeli są pytania jeszcze w kuluarach, to zapraszam. I jeszcze głosem.